Pan Tadeusz Epos, Epopeja Narodowa w 12 księgach wierszem, którą Mickiewicz opublikował w latach 30. XIX wieku. Wiecie oczywiście o terapeutycznej roli pana Tadeusza w stosunku do skłóconych członków wielkiej emigracji, ale także dla Polaków umęczonych zaborami oraz klęską Powstania Listopadowego. No ale zacznijmy od najważniejszych informacji. Tak jak powiedziałam, jest to 12 ksiąg wierszem i w księdze pierwszej wiemy już, że do Soplicowa, swojej rodowej posiadłości wraca 20-letni Tadeusz, który przez dekadę uczył się w stolicy. Zwiedza rodzinny majątek serdecznie wita się ze swoim stryjem sędzią Soplicą, ale kiedy ogląda dawne sprzęty, wśród których nie brakuje takich patriotycznych elementów, odkrywa, że w jego pokoju ktoś mieszka. Oczywiście nie przygląda się zbyt blisko tejże kobiecie, widzi tylko jej sylwetkę, to co jest ubrana i robi ona na nim ogromne wrażenie. Tymczasem okazuje się, że u sędziego Soplicy w gościnie przebywa także bardzo daleka krewna Telimena, która opiekuje się czternastoletnią Zosią Choreszkówną. Na cześć z przyjazdu Tadeusza sędzia w takiej połowie, należącej do niego połowie Zamku Choreszków, wyprawia ucztę, w czasie której wygłasza już słynną naukę o rzeczności. Wiemy też, że w Soplicowie ma się odbyć bowiem taki sąd. Otóż sędzia Soplica domaga się pozostałości Zamku Choreszków, a ma mu pomóc w tym prawnie obecność ostatniego z tego środu, czyli hrabiego, który na co dzień przebywa zupełnie gdzie indziej poza granicami ojczystego kraju. W w Wielkiej Księdze jednak okazuje się, że te plany niestety spalą na panewce, bowiem przebywający jeszcze w okolicy Gerwazy, dawny sługa Choreszków, opowiada hrabiemu tragiczną historię zamku, zabicia stolnika Choreszki, historię Jacka Soplicy, który zniknął w niewiadomych okolicznościach. No i ostatecznie namawia hrabiego do tego, żeby tak łatwo tego zamku w ręce Sopliców, znienawidzonych zresztą Sopliców, Gerwazemu tutaj przychodzi. To z dużą łatwością, bo mścił się. 20 Lat na Soplicach, aby też hrabia bardzo romantycznie natchniony tego tak łatwo nie oddawał. W kolejnych etapach dowiadujemy się w czasie słynnej już sceny grzybobrania, jakie plany wobec Tadeusza ma jego ojciec, który instruuje z daleka sędziego Soplicę. Chce bowiem, aby Tadeusz ożenił się z dziewczyną z rodu Horeszków, czyli Zosią. Natomiast protestuje przeciwko temu Telimena, której Tadeusz bardzo się podoba, a chociaż jest ona już starszą od niego wdową. To planuje korzystne za mąż pójście. No i rzecz jasna, proszę Państwa, między innymi także w międzyczasie dowiadujemy się od obecnego w Soplicowie Księdza Robaka, że w okolicach pojawiają się wojska Napoleona, które będą zmierzać na cesarstwo rosyjskie, czyli największego wroga Polaków wówczas, więc warto będzie przygotować się już do uczestnictwa w wielkim powstaniu. W kolejnej księdze, oczywiście, szlachta uczestniczy w polowaniu, tym bardziej że jest to polowanie na grubego zwierza, jedna z ulubionych rozrywek polskich szlachciców. Ale niestety okazuje się, że jest to także moment ogromnego zagrożenia. Wypłoszony z Puszczy Niedźwiedź chce bowiem napaść na Tadeusza i Hrabiego, a od niechybnej śmierci bądź okoleczeń ratuje ich celny strzał księdza Robaka, co oczywiście wszystkich trochę dziwi, no bo jak to mnich, a tak dobrze strzela? No i proszę Państwa, oczywiście tak jak wspomniałam, w piątej księdze mamy już tu tutaj ewidentnie pokazane jakie są plany sędziego Soplicy, który chce przejąć całość zamku Choreszków, a my już wiemy, że niestety, ale hrabia namówiony przez Gerwazego tak łatwo na to się nie zgodzi. No i kiedy mm, pojawia się szansa na kolejną ucztę w zamku, także przedstawienie Zosi, która się Tadeuszowi bardzo podoba, on sobie także zdaje sprawę powoli, że pomylił Zosię z Telimeną, to Gerwazy uporczywie nakręcając zegary przeszkadza w tej uczcie, co kończy się wielką awanturą i bijatyką oraz tym, że sędzia koniecznie chce zorganizować poważną sprawę sądową, zemścić się bowiem chce na choreszkach. Tymczasem, moi drodzy, trwają już takie narady odnośnie tego, co się zbliża. No i na przykład ksiądz Robak namawia sędziego Soplicę, żeby odstąpił od tych prywatnych sporów, a jakby wziął się bardziej za to, żeby już myśleć o nadchodzącym powstaniu. Również ksiądz Robak namawia do udziału w powstaniu okolicznych sąsiadów, czyli szlachtę dobrzyńską, co niestety perfidnie wykorzystuje Gerwazy, który tychże samych sąsiadów przekonuje, że księdzaw. Rubakowi wcale nie chodziło tylko o powstanie, ale o zrobienie porządku także ze zdrajcami Soplicami. No i wiecie oczywiście, że kończy się to już z organizacją słynnego zajazdu na Sopliców, kiedy to Dobrzyńscy wspólnie z Hrabią i Gerwazem najeżdżają właśnie Soplicowo, podbijają je, a potem raczą się na pewno jakimś dobrym trunkiem, bo zasypiają. Oczywiście o wszystkim dowiadują się stacjonujące w pobliżu Oddziały moskiewskich żołnierzy, którzy przybywają spacyfikować e, śpiących wówczas już zdobywców. No i rzecz jasna. E, grozi im na pewno jakaś bardzo ciężka kara. I tutaj nagle wychodzi na jaw taka solidarność sąsiedzka. Widząc całą tę sytuację, ksiądz Robak wpada na ciekawy pomysł. Najpierw dochodzi do wspólnej takiej uczty, takiego powiedziałabym nawet pijaństwa z Rosjanami. Potem oczywiście udaje mu się przemycić broń na Moskali, a w międzyczasie jeszcze Tadeusz staje w obronie Telimeny, która jest obrażana przez zrusyfikowanego pola Polaka, majora Płuta. Dochodzi do bitwy w Soplicowie, którą oczywiście wygrywają Polacy. Major Płut ginie z ręki Gerwazego, zaś pozostali dogadują się z Nikitą Rykowem, jego niejako takim zastępcą. Niemniej wiedzą, że za pokonanie moskiewskich żołnierzy grozi im pewna kara. Dlatego też muszą ci mężczyźni najaktywniejsi w walce ewakuować się natychmiast z Soplicowa. Tymczasem, proszę państwa, broniąc swym własnym ciałem hrabiego, pada od strzału ksiądz Robak alias Jacek Soplica, który, rzecz jasna, wtedy ma szansę ostatnią na spowiedź w obecności Gerwazego. I stąd dowiadujemy się o jego smutnych losach, o jego przyjaźni ze Stolnikiem Choreszką, o tym, że został przez Choreszkę upokorzony, a niemalże zdradzony, że nie mógł ożenić się z jego córką Ewą, że z rozpaczy, kiedy Moskale najechali zamek Choreszków, Jacek Soplica strzelił do Choreszki, przez co został uznany za zdrajcę i udał się za granicę, gdzie wstąpił do zakonu, a także przez 20 lat walczył za ojczyznę u boku samego Napoleona. No i że teraz po jawia się na Litwie jako emisariusz wojsk napoleońskich. Wiadomość o wybuchu wojny Napoleona i Rosji jest tym ostatnim momentem życia Jacka Soplicy, który wreszcie spełnił swoją misję i może w pokoju odejść. Tymczasem, tak jak powiedziałam, najaktywniejsi mężczyźni muszą uciekać z Soplicowa i dopiero później, na wiosnę 1812 roku, ponownie się z nimi spotykamy, bowiem nadchodzą w tę stronę Legiony Dąbrowskiego, a Jacek Soplica zostaje pośmiertnie zrehabilitowany. No i oczywiście także jest to ten wspaniały moment, kiedy Tadeusz i Zosia mogą się zaręczyć. Oprócz tego mamy dwie jeszcze inne pary, ale pierwszą decyzją Tadeusza i Zosi jest decyzja o uwłaszczeniu chłopca, Dzięki temu wiemy, że już ta polska szlachta będzie wchodziła w zupełnie nowy etap swojego funkcjonowania, w zupełnie nowy etap historii. No i oczywiście wszystko kończy się idyllicznie, i ja tam byłem, i miód i wino piłem, co dodaje eposowi nieco takich cech baśniowości. Pamiętajcie, że wszystko to, co tutaj ukazał Mickiewicz, jest wyidealizowane, wręcz wspaniałe. To nie tylko służy temu, żeby pokazać wspomnienie o utraconej ojczyźnie, jako o czymś najwartościowszym i najpiękniejszym, to także pełni funkcję terapeutyczną, bowiem czytając o tym, Polacy mogą odnaleźć w swojej przeszłości wielkie Momenty, które były momentami chwały, i jednocześnie wiedzieć, że nawet w najgorszych chwilach potrafimy się zjednoczyć. Dziękuję bardzo.